W Polsce po raz pierwszy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej wprowadził biskup Nankier w 1320 roku w diecezji krakowskiej, a 100 lat później na synodzie gnieźnieńskim uznano ją za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. Dzisiaj w Raciborzu pogoda nie zawiodła i w uroczystości wzięły udział tłumy wiernych, którzy zgodnie z wielowiekową tradycją już od wczesnych godzin porannych zdobili drogę kwiecistymi dywanami, a podczas przemarszu śpiewali pieśni eucharystyczne, nieśli chorągwie i sypali płatki kwiatów. Obchody Bożego Ciała to w Kościele katolickim jedna z najbarwniejszych procesji po ulicach parafii, która wyrusza po mszy świętej i zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, gdzie czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka.